Olsztyńskiego, Stomilu. Przeciwnikiem zespołu trenera Ryszarda Polaka była Amika Wronki. Goście grają w niebieskich strojach. To również drużyna o sporych ambicjach. Trener Grzegorz Lato systematycznie wzmacnia skład, chcąc zbudować mocną, pucharową drużynę. Stomil zaczął silnym uderzeniem. Pierwsze minuty to akcje Jacka Płóciennika i strzały Sylwestra Czerszewskiego. Praktycznie dopiero około 14 minuty goście za sprawą Kryszałowicza pierwszy raz poważniej zagrozili notabene dobrze dysponowanemu Kazimierzowi Sidorczykowi. Po kolejnym ataku olsztynianie egzekwowali rzut rożny. Znakomicie wyskoczył aktywny w tym meczu Andrzej Jankowski i zdobył prowadzenie. W 20 minucie Stomil, Amika 1-0. Gospodarze ani myśleli spocząć na laurach. W dalszym ciągu Stomil był w natarciu, a podczas nielicznych kontrataków Amiki pewnie interweniowali olsztyńscy obrońcy bądź Sidorczyk. Popatrzmy teraz na akcję rozpoczętą w 37 minucie z lewej strony boiska. Jacek Płóciennik kapitalnie zagrał piętą do Andrzeja Siniczyna i ten nie dał szans doświadczonemu Zbigniewowi Pleśniarowiczowi. 2-0 dla gospodarzy i ten wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy. W przerwie rozmawialiśmy z obecnym na meczu selekcjonerem naszej kadry narodowej. Zasłużone prowadzenie Stomilu, są szybsi, bardziej ruchliwi, grają bardziej prostymi środkami, ale na tym terenie to zdaje egzamin. Grają dłuższą piłką. No, ta akcja, która poprzedza zdobycie drugiej bramki, bardzo ciekawa. No, oczywiście wizyta selekcjonera na meczu ligowym nigdy nie jest dziełem przypadku. Czy można wiedzieć, na jakim meczu, czy był pan na meczu sobotnim którymś? Tak, wczoraj oglądałem w Warszawie spotkanie Legii z Pogonią, dzisiaj jestem tutaj. Marek Kusto wczoraj oglądał spotkanie w Katowicach GKS-u z ŁKS-em, Edek Socha u siebie w Mielcu oglądał spotkanie. Także no, taka kolej rzeczy. Jeździmy, szukamy, podglądamy. Druga część meczu nie była już tak szybka i dobra jak pierwsze 45 minut. Śmielej zaatakowała Amika, ale Stomil nie przyjął roli defensywnej. I chociaż goście stworzyli wreszcie kilka zagrożeń na przedpolu olsztynian, m.in. Bugaj w 76 minucie, to więcej okazji do zdobycia gola mieli jednak gospodarze. Chyba najbliższy tego był w 77 minucie Jacek Płóciennik. A jeszcze wcześniej kibice uważali, iż w tej sytuacji sędzia powinien odgwizdać przewinienie gości. Nic się już jednak do końca nie zmieniło i tak Stomil Olsztyn odniósł trzecie już w tym sezonie zwycięstwo, pokonując zasłużenie Amikę Wronki 2-0. Stomil pierwszą połowę był zdecydowanie lepszym zespołem, wykorzystał dwie sytuacje, zrobiło się 2-0, a moi zawodnicy, no muszę powiedzieć, że zaczęli dobrze i mieli taki okres 15 minut, gdzie przespali, gdzie kosztowało nas to tatę dwóch bramek, bo w drugiej połowie, no co tak, że mieliśmy przewagę, wie pan, nie szaliśmy żadnej bramki. Czy przyczyną tego nie jest to, że pan cały czas buduje zespół, że jednak wchodzą ciągle nowi zawodnicy do składu? No wie pan, na pewno, ale niektórzy są doświadczeni zawodnicy i wchodzą do zespołu, muszą wiedzieć, wiedzą co mają grać. Ja myślę, że to był niezły mecz w pierwszej połowie. Czy pan się z tym zgadza? Ja myślę, że nie tylko w pierwszej, proszę pana, ale i w drugiej był mecz bardzo szybki z jednej, z drugiej strony. Dużo sytuacji, wie pan, jak jedni i drudzy. Parę strzałów. Przychodzi dużo publiczności, no trzeba zachęcać jakąś tą publiczność. Jestem zadowolony, że zespół strzelił dwie bramki, a nie stracił żadnej. Na razie trzy mecze. Jest nieźle, można powiedzieć. Czy pana zawodnicy, czy te sukcesy w pierwszych meczach, to jest skutek tego, że zespół promuje bardzo dobre przygotowanie do rundy wiosennej? Czy to jest to, że tę drużynę w tym składzie stać się na wiele w polskiej ekstraklasie? No ja panu coś powiem, to nie może być tak, że ktoś się dobrze przygotuje i nagle będzie wygrywał. Trzeba do tego wszystkiego mieć jeszcze zawodników, którzy coś tam potrafią i to jest
w jakiś sposób połączenie tego wszystkiego no, może dać efekt, czy może dawać zdobycie punktowe, chociaż jest to sport i przecież nie zawsze się oczywiście będzie wygrywało, ale tak jak powiedziałem, no nie może być tylko, że trener dobrze przygotuje, bo jeszcze musi mieć kogo przygotować. Każdy mecz teraz ze Stomilem, polskie drużyny będą przyjmowały jako mecz jednym z tuzów w pierwszej lidze. Czy to zmienia pana, będzie zmieniało pana podejście, koncepcję? Nie, no ja powiedziałem, że oni sami będą ustalać, bo mamy sporo nowych zawodników młodych i oni sami sobie będą tą poprzeczkę podnosić. Tak jak dzisiaj Nakielski, czy Klimek, czy Niczyn, czy Hanik, to są nowi zawodnicy w polskiej lidze i tak jak oni będą grali, tak się ich będzie doceniało i tak się będzie ich na nich patrzyło. Przecież, no. Czy to znaczy, że jednak zmienia się ta polska liga trochę geograficznie, jeśli chodzi o stare nazwy? Znaczy wie pan, no, w tej chwili wiadomo, wszędzie decyduje pieniądz i tu Stomil ma strategicznego sponsora, który w jakiś sposób daje gwarancję no, jakiegoś niezłego bytu i być może to jest przyczyną do tego, że poza tym no, kibice i to jest przyczyną do tego, że tu się gra z przyjemnością. Lepiej się gra w drużynie, kiedy wszyscy zawodnicy starają się z jak najlepszej strony pokazać się. No, jest naprawdę ciekawy zespół. Gramy no, widowiskowo i no, cieszę się, że udało się strzelić mi się bramkę. No, druga połowa trochę może mniej była interesująca, ale byliśmy już trochę myślami w Łodzi, mam ciężki mecz z UKS-em. Chcemy to po prostu rozłożyć na cały sezon. W każdym meczu staram się dać się wszystko, nie? Ale na przykład dzisiaj ja nie mogę powiedzieć, że to był taki bardzo dobry występ, ponieważ no, nie wykorzystałem 100% sytuacji. Faktem, że sam sobie ją wypracowałem. Ale taką sytuację zawodnik, można powiedzieć, z pewnym doświadczeniem, które ja mam, to musi wykorzystywać. No, akurat dobrze, że to było dzisiaj przy 2-0. Nie chcę pana pocieszać, ale z kolei druga bramka i pana zagranie, to z pewnością tutaj kibice będą pamiętali przez wiele lat. Znaczy, no akurat tak wyszło. Wiele razy jest, że chce się zagrać piętą i trafia się w nogi obrońcy. Dzisiaj akurat wyszło i wpadła z tego bramka. Bardzo się cieszę z tego. My gramy dla kibiców i gramy o premię i chcemy zdobywać jak najwięcej punktów, a zdobyte punkty no, pokazują, na którym jesteśmy miejscu w tabeli. Ciężko w tej chwili mówić, czy my będziemy na trzecim miejscu, czy na 17. No nie, no teraz to żartowałem oczywiście. Ale co do tej naszej rewelacji, to proszę spojrzeć, że gdyby nie mecz taki na ciężkiej płycie, jaki miał ŁKS w Bełchatowie, to też można by ich nazwać rewelacją, ograli wczoraj Katowice na wyjeździe. Bardzo dobrze zapowiada się ten mecz, myślę, że to będzie mecz kolejki.